A dzisiaj mamy kolejny dzień. Przeprowadzimy kolejny test naszego budzącego się nowego sprzętu. Czym jest kusiarka z napędem, która będzie dostosowana do pracy z alternatorem 24V nominalnie. No i tutaj mamy nasz zestaw próbierczy, powiedzmy. Będzie to zasilacz, który no, na razie jest ustawiony na 14,4V przy prądzie 1A. A tutaj będziemy mieli odczyt, ile dany nam alternatorek nam daje. Udało nam się uruchomić kosiareczkę, ale coś się obawiam, że mamy problem z gaźnikiem, dlatego chwilowo ściągnę powietrze. Widać, że benzyna ucieka. Gdzieś coś jest nie tak, ale przejdźmy do testu. Silnik się kręci, napięcia nie mamy de facto. Zaraz załączymy zasilacz, zobaczymy co się zmieni. Praca silnika troszeczkę ciężej i mamy tyle, ile teoretycznie zasilamy, czyli 14,4V zasilamy przy poborze 187mA uzyskujemy 1432. Spróbujemy troszeczkę zwiększyć napięcie, przez co powinniśmy więcej zobaczyć też na wyższe. I widzimy zależność. Mamy zależność wzrostu napięcia do napięcia wyjściowego. Jestem ciekawy, jak to się będzie zachowywało. Na dłuższą metę. Teoretycznie ile dajemy, tyle daje nam z powrotem. Z jednej strony dobrze, z drugiej tak średnio, ponieważ regulator nam może przeładować baterię. Ale to zobaczymy w kolejnym filmie.